Jedzie już przodownik wycieczki. Zaraz da nam tu komentarz do właśnie tej wycieczki. Kierowniku wycieczki, prosimy o komentarz. Patrzysz się, czy się nie obali. Słuchamy. No, wybieramy się na wycieczkę ponownie. Jak zawsze, przyjechał Wiesio. 2016 rok. Który to dzisiaj? Który? 2 lipiec. 2 lipiec. Nasz cel wycieczki to Tykocin, Pętowo, Kiermusy. No Kurowo jeszcze. Kurowo, no i Kiermusy najważniejsze, bo tam ma być muzeum. A potem wiadomo co, po zwiedzaniu, tak? Tak. No i po zwiedzaniu wiadomo, powrót do domu, no. De facto, de facto to ja jestem. I kręcimy ten film. A to nasze szerszenie. I tymi szerszeniami mamy zamiar pokonać tą trasę. Około ile to będzie? 160, nie, 4 wychodzi mi na tym. 160, tu stoimy akurat przy sklepie de facto. Z taką reklamą wielką. A teraz co? Jaki to pomyślałeś? Ruszamy. Jaki to pomyślałeś? Szanowny. No. Proszę? A jakoś tak za hamulce wziąłem. No i będziemy udawać się w stronę. Tam jest Lidl, za Lidlem w lewo. Do góry. I już prosto według trasy. Już? Jesteśmy no jakieś 2 km od no Suraża. Tak. Jak widać na załączonym obrazku, to będzie panorama. No tak gdzieś 2 km, więcej nie będzie. Może mniej być, nie wiem. Ale 2 na pewno jest, wiesz, Wiesiu? Mhm. 2 na pewno jest. No i po Suraziu będzie? Jak to co będzie? Wiadomo co, będą łapy. Będą łapy. Ładny kościół, to katolicki, nie? Tak, tam takie jest, tam jest nawet co do zwiedzania niby tam. Chyba Mirek był tam. Aha. No tutaj dalej już pola i kukurydza. Dobra, jedziemy. Musimy dalej, zobacz, a tam w pobliżu masz jaki bocian na tym, o, popatrz, o tam, o, las i bocian siedzi na gnieździe, widzisz, na słupie. Gdzie na słupie, gdzie na słupie, o, tutaj, o, prosto, widzisz, o? Właśnie nie widzę. No jak to, to zdejmij, o, zobacz, widzisz, gdzie bocian, tak prosto. O, widzisz, w lesie, prosto, bocian stoi na gnieździe, widzisz? Jak te dwie... Te nie, dwie... O, od tej w prawo, widzisz, o, bocian. Nie widzę go. No nie widzisz bociana? A słupie, teraz widzę. Na słupie, no. To mów od tej prawej, no, dobra. Ja mówiłem na prawo w lesie. Nie? Aleśmy się dogadali. W lesie, nie? Patrz. No. Coś tam karmi młode, czy co? Aha, ma młode. Ma? Aha. No widzisz, no tam bocianisko. Karmi. No tak, zabudowania. My to potu dziś wylejemy z tobą, ale spadną kilogramy z nas. No i tutaj stąd przyjechaliśmy. Tu no. Pora kukurydzy, a teraz będziemy to, tak jak tu widzicie, przyjaciele, tu jest ta droga z górki, będziemy pruć. To będzie z górki, a potem jeszcze pod górkę i dopiero będzie Suraż. Górka będzie jeszcze taka dość wzniosła. Także udajemy się w tamtym kierunku, dobrze. Ciąg dalszy nastąpi. No na pewno. Dotarliśmy do łap. Jak widać, jesteśmy na wiadukcie w łapach. Ja tu się rozbieram, bo okropnie gorąco jest. No. Odjechaliśmy od Bielska Podlaskiego 38 km. No, będziemy się udawać zaraz dalej. A stamtąd jechaliśmy. No, mamy. Ale po powietrzu.
Nie no, kamizelkę trzeba nałożyć, koszulki spod spodu zdjąć. No tak, ja dlatego zdjąłem. A gdzie to barierę? O, teraz fajnie. Ja teraz podjadę, co? Fajnie. No i... Nie będziemy długo stać, nie wiem, nie? Tak, tak. Ja zdejmę kamizelkę, no tam będziemy się udawać. O, tam. No, tak, no nie będziemy tam dalej zajmować, wiesz? To będziemy jechać. No i ciąg dalszy oczywiście nastąpi. Mamy jeszcze 30 do przejechania, tak, żeby być w Tykocinie. A jest godzina już 7:48. Jesteśmy za Starą Łubianką. No tam jest drogowskaz właśnie. I widać jaka jest tutaj góra. W dół, a jeszcze w drugą stronę jest. My jesteśmy tu podjechaliśmy. Na połowie góry. Tak. I ta góra się ciągnie. Jeszcze tam się ciągnie. Pół kilometra. Tak, cały czas. Kawał no. Tam. Tam aż het. A za tymi drzewami się skończy, tam krzaki będą, tam się skończy gdzieś. Za tymi krzakami no, się skończy, tam daleko. Bardzo stromo jest. No. Bardzo stromo i fajnie się jedzie, ogólnie tak, się wyrabia tak. Mięśnie. Tak, że Krzychu kolan. Szkoda, byś swoje łydki wyrobił. Tak, swoje łydki, i kości, byłbyś... stawy kolan i tutaj miednicę byś wyrobił. I byś, o, właśnie samochód i byś jedzie. Dwa metry wzwyż przeskakiwał wtedy. Prawda? Tak. Dwa metry wzwyż. Jak już sznurki wiąże, no to jest jakiś. Tak. Jest jakaś poprawa, nie? Lipy nie, także trenerzy i tak dalej, ja jako trener, a wiecie, jako przyjaciel twój, dobrze mówiliśmy tobie, nie? No już poprawę przecież ma. Tak, no. A tu przebija się słońce przez te drzewa. No tak, bo tam nie. Ale muszę kończyć, bo mnie coś w nogę gryzie tam gdzieś. No to tak, ale widzisz. Dobra, jedziemy tam dalej. Tak, tak, ale widzisz, to tak się wyda... Dotarliśmy do Kurowa. Do takiej, no... Do Narwiańskiego Parku Narodowego. Tak, Narwiański Park Narodowy, do Kurowa i tu, o, mieszczą się te całe kładki, wieża widokowa. No i takie małe muzeum jest. Mhm. No zresztą musiałbyś tam wyjść, żeby to nagrać, wiesz. Nie chcę więcej nagrywać. Tu nasze rowerki, bo jeszcze każą nam płacić. A my tylko tu chcemy zjeść po prostu. Światła nie palimy. Cicho się zachowujemy. Tu kiedyś byliśmy na tej widokowej wieży. I tam jedliśmy nawet. A teraz jemy tu przy stole, bo pobudowali to. No zobacz, idzie facet. Jemy sardynki. Idzie facet. To co? No co zrobi nam? My tylko jemy. Jemy sobie. Ja, on do kibla. Dojechaliśmy z Kurowa. Do Starego Jerzewa. Jesteśmy teraz na moście, który w zasadzie tu jest wiadukt cały. I on... Droga bezkolizyjna, oczywiście jest w jedną i w drugą. Pod spodem, jak widać, tam jest na Białystok, nie? Prosto. Tam. Tam nie? Do Warszawy. Tam do Warszawy jest. A na drugą stronę jest do Białegostoku. W tamtym kierunku. A my, przyjacielu, ten dio pojedziemy. A my ze Starego Jerzewa, znaczy na Starego, z Kurowa do Starego Jerzewa, to jest no, Stare Jerzewo. A do Nowogrodu tu jedziemy, patrz. O tamto traso, tamto. O tamtym asfaltem pojedziemy. No wiem, i tą drogą, do Nowogrodu. Do Łomży. Jak Bóg pozwoli, Łomża, Nowogród, tam się wybierzemy. A w tej chwili jedziemy tam, do Tykocina. Tu, smród powiesz w tym oku. No bo on śmieci wozi. Śmieci, tak. Odpady są. Może te takie. No i tam polecimy sobie Tykocin. Kolego, odwróć się. Zaraz się, kochany, odwrócę. Bo muszę panoramę zrobić. Oczywiście, tu jakaś stacja Volvo. Tu Janek, który mnie ciągle tutaj zdjęcia strzela, ja go kameruję. Ja trochę też już zmęczony. No już mamy 64 km w nogach, ale powiem tak, że jedziemy bardzo szybko. Chyba rekord pobiliśmy, nie? Ale pomyśl,
Po 3 godziny byliśmy już. No jest 10:10, bo tylko do no, także lecimy. Rowerzysta pojechał. Dobra, to zwijamy się i jedziemy. Przybliżyliśmy już się do Tykocina. Stamtąd Starego Jeżewa jechaliśmy. Z odwrotnej strony będzie właśnie Tykocin. Panorama Tykocina będzie. Właśnie ją zobaczycie. O, zaraz, fajna. O. Krzysiu, jakbyś był tutaj, to byś był z nami. O, byś tą piękną panoramę mógł nakręcić. Nawet można mógłbyś tam dalej, bo tam jest wzgórek niedaleko, gdzie ten samochód teraz jedzie. O, tam. O, i tam byś sobie stanął tu na tym wzgórku, tu, a tam jest pionowa z górki do Tykocina. I byś sobie tam stanął, gdzie ten samochód. Dalej, tam byśmy stanęli i byś zrobił piękną panoramę zdjęciową Tykocina. A tak w tej chwili my robimy to, ale z kamerki. A czemu nie? I tak nam to ładnie wychodzi. Jak to wygląda? I tam jest Tykocin. Tam już jest. Ale nie powiedz, dzisiaj wie się ładna pogoda, co? Tak. No i całe szczęście, że ten widok nie jest taki dobrze widać, nie? Bardzo dobrze widać. Fajnie się nie widać. Tego Polickiego zbiera. A ja tego Podlasiaka bielsko-podlaskiego, czyli narwiańskiego ostatniego byka, który pokonuje to wszystko na rowerze. 80 000 w nogach już ma. I co wy na to? No, ja biedny żuczek, ile ja mam? Ja mam parę tysięcy dopiero. A co ja mam się równać z nim? Jak on tu 80 już wybił. Dobrze. Mijamy tą kukurydzę, te górki i kierunek Tykocin. Ale jak trafi, to już... Zjechaliśmy właśnie z tamtej górki, tak. I tu co ten samochód odprowadzałem wtedy, to stąd, Krzysiu, mówiłem ci, żebyś piękną panoramę tu zdjęciową zrobił. Rzeczywiście, taka jest, nawet na kamerce. Piękna tykocińska panorama. Dlatego pozwoliłem sobie jeszcze raz stanąć i ją po prostu nakręcić. Bo nie sposób jej nie nakręcić. O, i tam będziemy śmigać, tam jest. Ła. Bardzo stromo. Tam już Tykocin, synagoga żydowska. Polecimy na kermusy. Przez Pętowo na kermusy. No, europejsko jest buciane. No, tak, a chmureczki, zobacz, mówiłem, że chmureczki będą. Dobrze. Fajne. Dobra, to lecimy, przyjaciele. No to ja wiem, ja wiem to świetnie, to na 2000 km. Znowu jesteśmy na placu Czarneckiego, pomnik Czarneckiego. Przez lasy, przez te pola. Czy ona może przez Nowogród prowadzić? Zjedliśmy loda. Przez Nowogród nie, one do Łomży prowadzi. Piękny kościółek zabytkowy. I będziemy jechali na kiermusy. Spotkaliśmy turystów z Białegostoku. No i taki jest Tykocin. Nie, nie. Można robić kilometr. Można kilometr robić.
tam na zamek Tykociński. Ale trafiłem. To pięknie trafiłeś. To na kiermus. Stawa muzyczna. Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. Proszę. Ravensbrück. A ty znowu jesteś w synagodze żydowskiej, w Tykocinie. Jesteśmy właśnie przed synagogą. Janek rozmawia z Żydem, rzeźbiarzem. Tam dalej jest, w tej uliczce, tam dalej jest muzeum żydowskie. Jesteśmy w synagodze z Jankiem. Janek akurat mi zdjęcie robi. Piękna. Piękna synagoga. Ławeczek nie było wtedy, co się byli. Na głowę jest ubiór kapłana. Co? Jestem tutaj w tej synagodze. Chwała Bogu Najwyższemu. Chwała. Piękne malowidła. Świecznik.
No. Idziemy na środku. No teraz idziemy, jak nas puszczą, będziemy tam. Można chodzi. Tam się... Jeszcze raz. Jesteśmy tutaj, menorę kręcimy. Świecznik. Wystawę malarza Józefa. Teraz to już znalazłem sposób. Ale teraz... I tu ile obrazów jest. Ty, ja też znalazłem sposób. Teraz wyszło wszystko autentyczne. Muszę go przestawić na plusa. Ja na halogen nastawiłem. Pięknie. Pięknie. Kupimy mu. Co? Kupimy mu. No. Ten użytkowy kupimy no. Piwo. Sami machniemy. Sami machniemy. Piwo się kupimy. Tak. Wiesz, on nie nalega, ale... Co? Zobacz, ja dam na plusa, to zobacz. Jak ale ja zobacz, jak ja mam na plusa. No i teraz też, zobacz. Dam na plusa. Ale zobacz. Pięknie. A teraz ładnie wyjdzie synagoga. Sam to zdążę. Pójdziemy tam do tamtej strony, jak ta kopanie. No tam ona takie zioła ma. Spotkam, prawda? Ona do mnie mówi, jak to ja robię, jest, jadę z panem. Ale on same twarze malował. Co? Same twarze malował. Nie? Sama twarz. Szacanka się zmienia. Ta wystawa. Pamiętaj, że jest taki dobry, pamiętaj? Tak. Taki dobry, bo to jest dobry. A tu nie ma tego. Się martwiłem, że tutaj nie można kamerować. No martwiłem się, bo mnie zawsze może. Nie. Nie musi. O, super. Super. Piękne te, niesamowite te, te ryciny. Co, idziemy? O, tu jakie. Idziemy do tej tańczy. Nie? Nie, ja jeszcze muszę. Bo tu, o, pięknie wychodzi z okien. Z okien wychodzi. No, ja zapnę lepiej. Ale co rusz tu się zmienia? Czyli to chodzi. Tylko posiedzenie. Tu już jest inaczej. Janek, jest inaczej.
Piękne jest. To będziemy wychodzili, nie? Jesteśmy w muzeum Tejsza. Tutaj Julia Pirot, jej zdjęcia. Między innymi zrobiła zdjęcie Pabla Picasso. Niesamowite, no. Niesamowite. Jakie osobistości robiła. A to jest Edith Piaf chyba. Tak, Edith Piaf. Julian Tuwim. No niesamowite. Zdjęcie Juliana Tuwim. A tu jest jej portret, autoportret. Co? Z jakich aparatów? Niesamowite to jest. A ja nie chciałem tu jechać. Nie chciałem tego zwiedzić. Jestem naprawdę szokowany. Nie, no jestem szokowany tymi portami. Przez gabloty to trochę odbija. Niesamowity ten aparat. No tu już te aparaty to bliższe naszym czasem. Tu jest Rykow, Leningrad, ty mi robiła Erkona, Kijew. Kijewa też miałem w ręku. Druh. Tu stary druh jest, bo padnie. Tego też miałem. Ani też miałem w ręku. Praktykę też miałem. I Leningrada też miałem. Ale zobacz jak Marshall.
Stasiu, a to ja to robię w tym muzeum. Co? Tak, to jesteś ty. Jako eksponat, tak? Muzeum. Tak. Janek Baniewicz, Bielsko-Podlaski. Zobacz, jak tu... Ty, jakie tu piękne zdjęcie. Minęło 10 ponad 10 lat. Tak? Nie, nie. Idziemy tam po salę. Tu masz, a tu mogę ci się wejść w siły, nie? Ciekawe miała. Piec. Tak? Ona tym opaszła. A tu zobacz jaki obraz, jakie stare meble. Komoda jaka stara. Hmm? Tu projektor na dole, nie wiem czy no, widzisz. Jak? Komoda jaka. Tak. Tu sekretarzyk na dokumenty. Właściwie nie wiem na co. Tu jest muszka. Portret Zygmunta Globera. Przepraszam. Cały rodowód jakiś. Ta skrzynia to jest szykowane, to krzesła rzeźbione skarbami. Zobacz, krzesło. Szok. Z psami, zobacz, ręce z psami. A, wilki jakieś psy. A to Tomek na tym grał. A ja którym go... na tym pianinie? No, a ja go cię. Tu mały pianin. To fortepian. Nie, tu sekretarzy. To fortepian. On na tym grał. A ja go nagrałem, wiesz? Na tym. Mam jak... o, a jemu mieli brało. A tu sekretarzy. Gdzie ty szabelkę widziałeś? O, jakie piękne te. Gramofon zobacz jaki. Tam. Gramofon. O, tam ma Tomek, Tomek tu grał. A ten mój dobry facet, on po szkole, ja mój pewnie. I zagrał? I grał. Tu. Te obrazy fajne. I tu na tym pianinie Tomek gra? Gra. Szok. I to jakiś wybitny Polak grał na tym, wiesz? Ten fortepianista. Tu jakieś te szkatułki. Srebrne. Z metalu.
Ten gramofon to mnie tutaj zadziwia. Niesamowity, tu się zakręca. To już zabytek. Igła. To jest sekretarzyk. Właściwie nie jest to sekretarzyk, to jest jakaś osobna komoda za szkłem. Szok, jeszcze lustra w środku. Cześć, Bystry. Filiżaneczka. Tu można sobie siąść. Tu zabytkowe krzesełka. W sumie tu mieszkali, nie? Tak. Tu porównanie, inny gramofon. Widzisz? Tak. Jak Bambino wygląda. Jak lony Bambino. Może kachatkę stara. Frank Sinatra, o, proszę. O, taki klimat. Przychodzi, o. Bambino. Lubię takie, o. Domy, nie? To Krzysiu lubi takie. Proszę, jak Bambino. Pięknie. No, się nagrałeś, masz. No. W szoku jest. Będziemy szli powoli, nie? Co, pojedziemy jeszcze wcześniej. 12 godziny mamy po 12. Jak dobrze wcześniej przyjechać, nie? To na tym zakończymy. Tak. Całe kalendarium. To właśnie to ta tejsza, tak? Tejsza. Byliśmy w tejszej kafejce, tejszej muzeum blogera. Co zwiedzaliśmy? Bardzo fajny ten aparat. Aha. I ten zielony, widzisz? No to tamta restauracja, tak? No tak, tak. I gdzie ona jest? Tam? Z tyłu. A, z tyłu tego muzeum. Tak. No proszę. Z tyłu budynku. Pół budynku zajmują oni, a tam restauracja. No tu synagoga z tej strony? Tak, tak. Z tamtej strony od tego, zobacz, teraz jakaś wycieczka przyjechała. Popatrz, tym autobusem dużym, patrz. Teraz będzie gromadę zwiedzać będę, wiesz? To my idziemy do, teraz do rowerków. Do rowerków idziemy tutaj, no i jedziemy, wiesz? No to. Do kiermus jedziemy. Jesteśmy w kiermusach. Janek pojechał z drugiej strony, czy tam można sfilmować w ogóle. A tu jesteśmy, jak widać, to granica państwa. Przekroczenie zabronione. To jest Muzeum Oręża Polskiego. Imienia Jerzego Hoffmana. Widać, to na pewno fajne będzie. Pełno słupków w granicy państwa. A to wbijane tak dla turystów prawdopodobnie. Tam do muzeum się idzie tam. Mamy
sobie pojedziemy, skoro Janek nas woła. Jedziemy do Janka. Wszędzie słupki graniczne. A tak. Może coś tam ciekawego jeść. Na pewno. Ale płacić gdzie to razem trzeba dwie dychy zapłacić. To sporo, nie? Droga, nie? To jest zdrowe. Pas drogi w Wenizelsie zabroniony i koniec. O i to jest właśnie ten zameczek. Ja wiem, że to jest zameczek, ale o, myśmy tu nie jeździli, bo nowoczesne. Jak znam życie, to jest płatne. Tu mieliśmy między innymi zajść. Ale jak zarośnięte jest, zauważyłeś? Tak. Tutaj nic nie zobaczysz, jak nie wejdziesz do środka. Wiem. Ale to ty byś szedł, płacił dwie dychy, prawda? Lepiej się zjeść. Innym razem, jak to zjeść, za to lepiej się wypić, niż loda zjeść niż tam, prawda? Pojedziemy zaraz na loda, Janek. Ale nie mam racji? Stysiu. Masz. No, to zobaczy. Dobrze, że nie, na pewno jest co zobaczyć. On, no. Hoffman, to przecież wiadomo, nie. Kim był Jerzy Hoffman. Kręcił tam różne filmy. Tak. Kogo? Wodziuskiego też, tak? Czy Kmicica? Nie wiem. Bo nie tam wiem. Zobacz jakieś tema. Wodziuskiego nie, tak? On nie kręcił. Czy kręcił? O, tam fajne ma te na tych. To nie koguty, tylko szpice. No. Czekaj, teraz ja sobie rąbnię. No rąbnij. O. Mam drzewka, ładny teren. Nie rób im zdjęć. Ja robię rowery, a nie zdjęcie. Dobra, jedziemy z powrotem na lodo. Jesteśmy w jakiejś ostoi żubra. W Kiermusach właśnie. No tutaj. Jestem bezpłatny. Mamy zamiar tutaj, co? Wejść. Zobaczyć tego żubra. I wszystko tutaj. Tam już kolejnego żubra, bo to nie pierwszy, nie ostatni będzie żył. Tu też jakaś tablica. Fajne wejście. A tu żubr wybity. To co, Janek, wchodzimy? To znaczy wjeżdżamy. Zobaczymy, gdzie ten żubr jest. O, tu jakiś żubr. Nie? Zobacz, tu jaki pomnik. Wiem, że pomnik. O. Dobry, byka. Niezły ten. Niezły ktoś tutaj zrobił. Idziemy tam zobaczyć? No, rowerami się przyjedziemy. Zobaczymy. No to wchodzimy. No weszliśmy właśnie tutaj. Tu oczywiście piwo żubr też jest. Przeszliśmy przez ten mosteczek. I rzeczywiście żubry tu za tym ogrodzeniem są. Tu ludzie biwakują, widzę, też samochodami. Ale chodzi o to, że są żubry. Trzy byki są. Widzę. I teraz trzeba je tutaj. A tam się. Tak, widzę. Janek, widzę. Tak, cztery sztuki leży, nie? Dokładnie. Janek, widzę. Wie? Tam w dole to się zobaczy. Janek, ja je widzę. A co tam takiego wieśno? Siwego, popatrz. Czekaj, ale daj mi sfilmować, nie dotykaj mnie. Jakieś kozy, czy co tam, co? Nie wiem. To są żubry, rzeczywiście.
Bo ja tego nie dla mnie to sobie leżą. Sobie leżą, tak? Siatkę w tamtym tam. Ale my sobie tam może podejdziemy, tak jak Janek mówi. No i rzeczywiście są osiołki. Osiołeczki. Cześć, osiołeczek. I gorąco im. Oj, gorąco im. Chowają się w cień. Ta jakoś leży tak. Nie boi się. Nie ma gdzie pobiegać, co? Ogrodzili was. Ogrodzili osiołków. Idziemy za tych żubrów tam zobaczyć. O, widzę go. Tego żubra, Janek. Kto? Widzę te żubry. Żubra można iść bliżej tam, nie? To chodź. No i podeszliśmy z drugiej strony do żuberków. I sobie odpoczywają. Tu jaki byk. No to no, ten no, w środku, to. A. Ten malutki, gdzie jest ost? Są kamienie, nie widzę tego malutkiego. Ten to byk. Dobrze tu mają. Co? Dobrze tu mają. A to zobacz, leci jak aż tego, nie? A ty jeszcze ten się wyłoży. Zajechaliśmy po drodze, w drodze powrotnej jeszcze do europejskiej wsi Bociana. Skiermus. Do wsi, do... Tutaj Dworek do Pętowo. Tak jest. A tu jest jakaś mapka jeszcze. Podlaski szlak Bociana. I tak dalej. Można sobie to przestudiować. Jakby ktoś chciał. Ale najważniejsze to jest to, że tu jest dwór Pętowo. Tu się wjeżdża. Można wjechać samochodem. Można szybciej. I tam parterowy jest taki ten. Galeria Bociana. Galeria Bociana. Już byliśmy kiedyś tu na wycieczce. I na Gęsty Gniazd. No i tutaj oczywiście w tej wsi najwięcej gniazd bocianych jest, różnych gniazd. A tu jest ten budynek, który tak ledwo widać za brzozami. Tam liczebność bocianów prowadzi, o, dokładnie. A. Ile się narodziło, ile odleciało, ile przyleciało. Tak. No, a my wracamy już do Bielska. Mamy w nogach już 82. Wracamy z powrotem. A. Wrócimy za 4 godziny. Tyle samo jeszcze wybije. Ile? 84. 84 nawet. No, licznik nie oszukuje. Bociany się siedzą, patrz. Licznik nie oszukuje. 84, 335. Tam bociany, widzisz na gnieździe. No tak, tu wszędzie bociany. Nawet jeszcze nie wjechaliśmy do wsi Bociana, a tu już Bociany. Kitka za kierownicą, WR jakaś warszawska. To jeszcze przed wsią są Bociany. No pewnie. A tam tu już w ogóle. Za 20 dni, albo więcej. Więc, dobra, jedziemy. A to jest herb Tykocina, tak? No tak. I wjazd do Tykocina. No tak. Z tej strony. 1425 rok, patrz. Ale łamali temu klientowi buławę z lewej ręki. Coś tam było. No właśnie. Ale ładny herb. Dobra, jedziemy z powrotem dalej. Jesteśmy w Waniewie. Tu musieliśmy przyjechać nad takie rozlewisko malutkie. Gdzie łódki są. Rzeka Narew. Rzeka Narew to jest. No jesteśmy, musieliśmy tu wejść po głowę. Widokowa wieża. Wieża widokowa można. Kościółek tam jest taki oddalek, tam prosto idzie te samochody kościół. Tak, 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 widzę. No i tyle. I tu można, tak jak Janek mówi, wykupić w Kurowie bilety i tymi kładkami jechać. Do Śliwowa. Tak. Aż do Śliwowa. Tam właśnie idzie ktoś. No tak. Widzę, chodzą sobie.
O, to ja rozumiem. Koniki, jakie fajne się pasy. Warto było się chłodzić. Tak, nie? Tak. Warto było się chłodzić. Dobra, warto jedziemy było dalej do... Gdzie? No do domu, nie wiem, do łap. Do łap. I potem wiadomo, łapy, suraż. No i co, Strabla, no i do Bielska. Tak jest. No, wracamy z powrotnej drodze. Już jesteśmy za łapami. W stronę Suraża jedziemy. Suraża jedziemy. No, zostało jakieś 5 km do Suraża. Przyjechaliśmy stamtąd. Stamtąd, gdzie widać. Tam gdzie widać, tam daleko. Góry, lasy, doliny. Góry, lasy, doliny. Niestety. Podlaskie. Tak, to tylko przejechaliśmy na razie ile? 127 km. Jeszcze nas czeka 30. Jeszcze raz. Przejechaliśmy 127 km. Tak. Stamtąd przyjechaliśmy. Tak. Przez górki, doliny, lasy. 127. Wszystko w nogach. Zaraz pokażę. Pokażę pod jaką górkę, żeśmy podjechali. O, tu jej już za bardzo nie widać. Ale ukośnie była. Ukośnie była 45. O, jest tam kawałeczek jej widać. O, kawałeczek jej tam widać. Tak, 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 tak. Kawałeczek. Pod kątem praktycznie 45 stopni. Ile ona miała? Co? Długości gdzieś? Kto? A tu będziemy jechali teraz tu. Tak, tam. Tu troszeczkę z góry, rozpędzimy się. Tam pod górę. Trochę pod górę. I prosto do do Surazia i do Bielska. 35 stopni trzeba było zaznaczyć. No tak. Tu temperatura 30 stopni. Temperatura jest 2 lipca 2016 roku. 35 stopni. 35 stopni. Akurat żeśmy się w taką pogodę wybrali. No i musimy co rusz pić, bo wyparowuje z nas. Z nas wyparowuje momentalnie. W rzece żeśmy się kąpali, już musieliśmy się schłodzić, zamoczyliśmy się jeszcze w łapach. Nie w łapach, co ja mówię. W Surażu. Albo gdzie? W Strabli. W Strabli jeszcze wejdziemy do wody, się odmoczymy, bo nie wyróbka. Nie wyróbka. A tu kukurydza. No jesteśmy, wracamy już z naszej wycieczki z Tekocina. Namoczyliśmy sobie kamizelki, bo gorąco jest. I czapkę ja namoczyłem na głowę od razu. Już jesteśmy na moście w Doktorcach. Tak. I mamy tylko do celu, do naszego Bielska Podlaskiego 18 km stąd. Tak. I to będzie koniec wycieczki. Jakoś przejechaliśmy. Tak, 35 stopni. 160 km. 35 stopni. Nie. W cieniu. W cieniu, niestety. Ale tak. I widzimy ten piękny widok. A tam moczyłem właśnie te kamizeleczki. A to z tego zamku Otenowi już jest, że możesz łódko do rzeki wypłynąć. A to widzisz? A z tego zamku. O tam, z tego zamku. Aha. No, widzisz? To co? Śmigamy, nie? Tutaj widzę wędkarze ryby łapią. Jedziemy sobie powoli do domu. No teraz mają pogodę. Pod wieczór może coś brać. Jedziemy powoli do domu i to by był koniec wycieczki. Jeszcze 18 km. No przyjechaliśmy... Głośniej! Przyjechaliśmy z naszej wycieczki. Z Tykocina, Kiermus, Pętowa, Kurowa. Jesteśmy w Bielsku przy już. Aż ci włos się najeżdża. No, jesteśmy tutaj w Bielsku przy Archelanie. Tak. Akurat zachodzi słońce. 20:10 jesteśmy. No ja jestem tu niedaleko domu, ale jeszcze pojedziemy do Janka, bo rower trzeba zdać. A licznik wybił w tej chwili 159,66. Jak dojedziemy do domu, będzie równe 160. Spokojnie. Także wycieczka się powiodła, chociaż był mały defekt. Tak. Żeśmy opony wymieniali. Znaczy, kleiliśmy dętkę z tylnej
Janek złapał za kiermusami dziurę. Kiermusa? No nie wiadomo gdzie dokładnie. Ale tam żeśmy wymieniali, nie? Że jeszcze żyjemy. Tak wyglądamy. Tak nasze lica, a ja jeszcze gazuję. Tak nasze lica. Dobrze. O, to są nasze lica, jeszcze żyjemy. Przejechaliśmy 160 km w temperaturze 35 stopni w cieniu. Także Janek mówi, że to jest wyczyn nadwyczyny. No, tak. I w Tykocinie byliśmy o której? 11 coś. No, coś tak, 11. Czy przed 11, no bądź razie. Też to był wyczyn w taką temperaturę. A teraz idziemy na mecz. Janek idzie spać, a idę na mecz. Włochy, Niemcy. Zobaczyć grupa śmierci jak umiera. Któryś z grupy śmierci. Euro 2016. Także to jest koniec naszej wycieczki. Żałuj Krzysiek, że ciebie tu nie ma. Piotr też. Żałujcie, ale no tak się jakoś ułożyło. Może kiedyś w przyszłości, jak się wyrobita. Jak wyzdrowiejecie i wyrobita się. No to trzymajcie się.